I teraz zajmiemy się omówieniem redukcji biegów. Wciśnij sprzęgło, dodaj gazu, odejmij gaz. Koordynacja i to wszystko. Nie będzie to łatwe, bo jeżeli chodzi o zmianę biegów, to tutaj zdecydowanie łatwiej to wychodzi motocyklistom. W przypadku redukcji biegów to wyrównywanie tych obrotów jest dużo trudniejsze dla motocyklistów, ale przejdźmy do omówienia tematu, a później będziemy oczywiście ćwiczyć to już na placu. Redukcja, czyli zmiana w dół, z wyższego na niższy. Co zatem dzieje się z obrotami silnika przy zmianie w dół? Obroty silnika wzrosną, ale u większości motocyklistów niezawodowych słychać stuk, trzaśnięcie, zaś obroty silnika wzrosły nie na skutek dodania gazu, lecz na skutek puszczenia sprzęgła, czyli tylne koło napędziło silnik. Dlaczego redukcji towarzyszył stuk? Bo obroty silnika były zbyt niskie w stosunku do prędkości, czyli obrotów tylnego koła. Nasuwa się wniosek, że gdyby obroty wzrosły zawczasu, to może byłoby ciszej. Jak zatem przeprowadzić prawidłową redukcję? Taką, gdzie nie będzie nic waliło, stukało ze skrzyni biegów, gdzie nie będzie szarpnięć, mimo że sprzęgło będzie użyte w czasie poniżej sekundy. Otóż wciśnięciu sprzęgła ma towarzyszyć podniesienie obrotów, czyli wciskamy sprzęgło z jednoczesnym dodaniem gazu. W momencie, gdy obroty rosną, ma nastąpić zmiana biegów. Puszczeniu sprzęgła ma towarzyszyć spadek obrotów. Proste? Tylko jest jeszcze kilka szczegółów. Otóż nadal obowiązuje zasada, że stopa zaczyna i stopa kończy, czyli najpierw stopa dotyka dźwignię i wywiera lekki nacisk. Następnie wciśnięcie sprzęgła z jednoczesnym dodaniem gazu. Zwiększenie siły nacisku na dźwignię biegów, gdy obroty rosną. Odjęcie gazu i puszczenie sprzęgła. Przerwanie nacisku stopy na dźwignię biegów. Proste? Tak, pod warunkiem, że luz na lince gazu jest minimalny. Luz oczywiście na lince musi być z uwagi na właściwości cięgien giętkich, jednak jak najmniejszy. Pamiętajcie o tym, luz na lince musi być jak najmniejszy. Dźwignia biegów ma być przykręcona uczciwie i nie latać na wieloklinie. Kolejny warunek to luźne ręce. Swobodna pozycja, wygodne rękawiczki i buty. Spinanie się, usztywnienie ramion i pleców, niewygodny strój nie ułatwią nauki zmiany biegów, którą wielu traktuje z pogardą, a nie słusznie. Powiedziałem wcześniej, że redukcji towarzyszy dodanie gazu, czyli obroty mają wzrosnąć. O ile? Jakie obroty ma osiągnąć silnik? Podnosimy obroty do takich, jakie i tak mają być na zapiętym niższym biegu. Czyli podnosimy obroty o różnicę, jaka jest w obrotach między biegami. Skoro przy 60 km na godzinę na czwartym biegu nasz motocykl ma 3500 obrotów, a na trójce przy tej samej prędkości 4000 obrotów, to redukując czwórki na trójkę podnosimy obroty o 500, czyli do 4000. To oczywiście tak dla przykładu. A co będzie, gdy obroty podniesiemy więcej? Maszyna szarpnie w stronę przyspieszenia, bo nadwyżka obrotów da impuls do przodu. Zbyt niskie podniesienie obrotów zadziała w drugą stronę. W obu przypadkach momentowi zmiany biegów będzie towarzyszył stuk, bo obroty sprzęganych elementów nie będą wyrównane. Celowo nie używam tutaj terminu wałek sprzęgłowy, wałek zdawczy i tym podobne, bo nie jest to niezbędne dla naszego wywodu o zmianie biegów. A wiem, że słucha to wielu niemechaników. Ktoś dociekliwie powie, że coś nie gra, bo wciśnięcie sprzęgła rozłącza napęd
I operowanie gazem nie będzie miało wpływu na obroty niektórych elementów skrzyni biegów. Ale nie całkiem. Sprzęgło jest mokre, w jakie wyposażono większość motocykli. Ma zdolność do ciągnięcia, czyli przenoszenia niewielkiego momentu obrotowego, mimo wciśnięcia klamki. Otóż olej, w którym pracują tarcze sprzęgłowe, charakteryzuje się pewną lepkością. Skutkiem tego dodanie gazu w momencie zmiany biegów, mimo wciśniętej klamki sprzęgła, powoduje rozpędzenie tych elementów skrzyni, których obroty mają wzrosnąć dla łagodnego zapięcia niższego biegu. Kiedy to się dzieje? Wtedy, gdy element zwany wodzikiem już wypiął wyższy bieg, a jeszcze nie zapiął niższego. Dzieje się to na odcinku nie większym niż 1/4 skoku dźwigni biegów. Właśnie wtedy dodanie gazu zapewnia cichą i łagodną zmianę w dół. Wspomniałem o szarpnięciu, które jest niepożądane. Prawidłowe operowanie gazem pozwala na używanie sprzęgła także podczas redukcji w czasie poniżej sekundy, bez cienia szarpnięcia. Czyli nasuwa się wniosek, że nie może być przytrzymywania sprzęgła. Klamkę po prostu wciskamy i puszczamy bezzwłocznie. Ale ważne jest, proszę jednak nie mylić puszczania bezzwłocznego ze strzelaniem ze sprzęgła. To ma być bezzwłoczne, płynne puszczenie. No o tym już powiemy sobie w praktyce. Mimo że mamy sekundę na całą operację, to ruch klamki ma być szybki, lecz miękki, spokojny. Klamkę sprzęgła odprowadzamy szybko, lecz spokojnie i łagodnie. Wbrew pozorom, sekunda to bardzo dużo czasu, szczególnie gdy wciskamy klamkę nie do końca. Każdy użytkownik motocykla ma w pamięci mięśniowej lewej dłoni moment, gdzie sprzęgło się skleja, czyli zaczyna przenosić napęd. Wykorzystujemy to przecież przy ruszaniu z miejsca, gdzie pierwsza faza puszczania klamki przebiega szybko, bo dłoń wie, gdzie ma klamkę przytrzymać, gdzie znajduje się tak zwane półsprzęgło. Ćwiczymy to na pierwszych godzinach, czyli wciskamy klamkę tylko do rozłączenia napędu, nie dalej. Wtedy okaże się, że sekunda wystarczy z powodzeniem. Jednak jest ważniejszy powód, dla którego warto stosować międzygaz, czyli podniesienie obrotów silnika gazem w trakcie zmiany biegów na niższy. Tu mam na myśli komfort jazdy. Jeżeli właściwie operujemy gazem, to zmiana biegów trwa krótko, poniżej 1 sekundy, zaś motocykl zachowuje się łagodnie. Nie ma szarpnięcia tylnym kołem, mimo krótkotrwałego korzystania ze sprzęgła. Motocykl zmienia prędkość liniowo, bez gwałtownych wahnięć, tarmoszących pasażerem i kierowcą. Oczywiście za komfortem idzie bezpieczeństwo, bo unikanie szarpnięć na tylnym kole zmniejsza ryzyko utraty przyczepności tylnego koła, grożącego oczywiście upadkiem. Łagodną zmianę biegów bez szarpnięcia można uzyskać z zaniechaniem międzygazu i delikatnym obchodzeniem się z klamką sprzęgła. Jednak jest to niebezpieczne, długotrwałe, bo zamiast zająć się tym, co na drodze, skupiamy się na pracy lewej dłoni. Jednak porównanie wychodzi na korzyść redukcji z międzygazem. Krótko, miękko, cicho, a przede wszystkim z udziałem silnika w hamowaniu, lecz bez szarpnięcia tylnym kołem. Jak wygląda redukcja do przyspieszania? Dotychczas mówiłem o redukcji podczas zwalniania. Czy to będzie dojeżdżanie do miejsca zatrzymania i wytracanie prędkości jedynie przez hamowanie silnikiem, czy też zrzucanie biegów w trakcie hamowania, nie ma większej różnicy. Ale procedura zmiany biegów w dół zmienia się nieco, jeżeli redukujemy dla lepszego przyspieszenia. Najważniejsza jest wtedy praca gazem. Dotychczas, omawiając redukcję podczas zwalniania, mówiłem, że puszczaniu sprzęgła
po zapięciu biegu ma towarzyszyć spadek obrotów silnika. Czyli gaz ma być odjęty do zera, żeby obroty spadły. Natomiast zmiana w dół dla przyspieszania przebiega bez odjęcia gazu po zapięciu biegu. Wygląda to następująco. Stopa dotyka i wywiera nacisk. Wciśnięciu klamki sprzęgła towarzyszy dodanie gazu bez zmian. Zwiększenie nacisku na dźwignię biegów powoduje zmianę biegów, gdy obroty rosną bez zmian. Puszczeniu sprzęgła towarzyszy dalsze dodawanie gazu wedle potrzeby. Praca prawej ręki składa się z dwóch ruchów gazem. Dodanie gazu w pierwszej fazie dla podniesienia obrotów do właściwych dla zapinanego niższego biegu. Dalsze dodawanie gazu dla uzyskania żądanego przyspieszenia, na ile maszyna pozwoli. Czyli nie ma wtedy odjęcia gazu ani przed, ani po redukcji. I jeszcze chciałem krótko powiedzieć, co to jest hamowanie silnikiem. Często spotykam się z pytaniami o hamowanie silnikiem, a potem w trakcie rozmowy okazuje się, że pytający nie wie, o co naprawdę chciał spytać. Otóż hamowanie silnikiem ma miejsce zawsze wtedy, gdy bieg jest włączony. Odejmujemy gaz, a sprzęgło nie jest wciśnięte. Czyli wtedy, gdy silnik przyczynia się do wytracania prędkości. Jeżeli wciśniemy sprzęgło i motocykl toczy się swobodnie, to za wytracanie prędkości odpowiadają tylko opory jazdy, opory toczenia, opory powietrza. Jeżeli przy wciśniętym sprzęgle użyjemy hamulca, to obok wspomnianych oporów jazdy hamulec przyczynia się do wytracania prędkości. W porównaniu do oporów jazdy na hamulec mamy jakiś wpływ. Jeżeli zaś odejmiemy gaz, zamkniemy przepustnicę, przy puszczonym sprzęgle i zapiętym biegu, to hamujemy silnikiem. Hamulce nie przeszkadzają hamowaniu silnikiem i odwrotnie. Teraz trochę o skuteczności hamowania silnikiem. Otóż moment hamujący silnika jest tym bardziej odczuwalny, im niższy bieg mamy w danej chwili zapięty. W skrajnych przypadkach może dochodzić nawet do utraty przyczepności tylnego koła, czemu ma zapobiegać trzymanie palców na klamce sprzęgła sekundę po zmianie biegu, by móc wcisnąć klamkę natychmiast, gdy poczujemy utratę przyczepności tylnego koła. Zawsze powtarzam, lepiej jest ślizgać sprzęgło niż tylne koło. Kiedyś spotkałem się z tezą, że gdyby silnik służył do hamowania, to by się nazywał hamownik. Zastanawiam się, czy zwolennicy tej tezy zawsze wciskają sprzęgło jednocześnie z hamulcem, niezależnie od prędkości. Cóż, zawsze w populacji znajdzie się pewien odsetek osobników inaczej obserwujących świat wokół. Na pocieszenie początkującym. Wielu motocyklistów nie robi między gazu i jakoś jeżdżą. Ich motocykle jakoś nie wybuchają, skrzynie się nie ukręcają. Konstruktorzy, tworząc maszynę, a motocykl jest maszyną, biorą pod uwagę warunki pracy, w jakich to urządzenie ma skutecznie funkcjonować. Pamiętajcie, że nasze motocykle mają skrzynie obliczone ze sporym zapasem wytrzymałości. W trakcie szkolenia u nas naprawdę kursanci nie oszczędzają skrzyni, a motocykle mają po 100 tysięcy kilometrów bez remontu, bez żadnych problemów ze skrzynią. Także one naprawdę są wytrzymałe. Dlatego nie bójcie się później trenować na własnym motocyklu z redukcji z międzygazem. Naprawdę nie jesteście w stanie niczego popsuć. Wybaczcie tutaj moją łopatologię, ale nie chciałem, żeby nie mechanicy nie skorzystali z tego, tylko właśnie to dla nich w taki sposób starałem się to wytłumaczyć.
Thank you.